Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Skiba i zapraszam na kolejną rozmowę z Danielem Kosteckim, dyrektorem polskiego oddziału Conotoxia. Dziś rozmawiamy o niedoszacowaniu scenariusza deflacyjnego i potencjalnych okazjach na wykresach Nikkei i złota. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od teorii. Tradycją zresztą jest naszych programów, że zaczynamy od próby umieszczenia nas w odpowiednim miejscu cyklu koniunkturalnego i spory trwają nawet na najwyższych szczeblach. Nawet przedstawiciele Fed nie są w stanie, nie mają pewności, czy jest to spowolnienie, czy jest to recesja. Wspierają się oczywiście dobrymi wynikami z rynku pracy. Natomiast jak pokazuje historia, wzrost bezrobocia można odczuć dopiero w pewnym odstępie czasowym po zmianie polityki na bardziej jastrzębią, co zresztą widzimy teraz na załączonej grafice. Dlaczego więc Fed wybrał sobie właśnie stopę bezrobocia jako główny wskaźnik dla swoich działań? No w zasadzie w momencie, kiedy to działania polityki monetarnej nie oddziałują na stopę bezrobocia negatywnie, to Fed ma otwarte pole do działania właśnie na stopach procentowych, bo założenie jest zazwyczaj takie, że wysokie stopy procentowe mają szkodzić rynkowi pracy ze względu na to, że to oczywiście wyższe koszty finansowania przedsiębiorstw, droższy kredyt, wyższe koszty też spłacania długów przez gospodarstwa domowe, w związku z czym ta sytuacja wtedy zaczyna się bardzo mocno pogarszać, firmy są gdzieś finalnie zmuszane do redukcji zatrudnienia. No zresztą w sumie to się dzieje, bo część firm amerykańskich, też giełdowych oczywiście raportujących, mówi o tym, że obniża swoje zatrudnienie. Natomiast to oczywiście nie dzieje się też na tak wielką skalę, żeby w tej potężnej amerykańskiej gospodarce doprowadzić do jakiegoś istotnego wzrostu poziomu bezrobocia. Więc do momentu, kiedy to rynek pracy pozostaje silny, Fed ma otwartą drogę do zacieśnienia polityki monetarnej, czyli do realizacji swojego drugiego celu, a więc walki z inflacją. Zdaniem Fedu w ponad połowie inflacja nie jest zaimportowana. Czyli to jest inna struktura inflacji niż w Europie. W Europie ponad połowa inflacji pochodzi z cen zewnętrznych, cen energii przede wszystkim, paliw i gazu i prądu, jakby konsekwencja wydarzeń poza kontrolą banku centralnego. Natomiast w Stanach Zjednoczonych troszkę odwrotnie. Tam ten popyt konsumpcyjny jest bardzo duży i w sumie to dziś taka też informacja się pojawiła, gdzie akurat szef Banku Nowej Zelandii powiedział o tym, że przeprosił w sumie polityków rządzących, że Bank Centralny Nowej Zelandii przesadził z luźną polityką monetarną, przyczyniając się do wzrostu inflacji w kraju poniekąd jako jeden z czynników. Prawdopodobnie Fed się do tego nie przyzna raczej, ale też jest to jakby skutek tej luźnej polityki monetarnej w pandemii. Więc teraz Fed odkręca to, co sam nakręcił. Także do momentu, kiedy wyborcy powiedzmy też nie odczują tego, że to przez działania złego banku centralnego my teraz nie mamy pracy, no to wszystko jest w porządku i można dalej ten kurek przykręcać. No ja się mogę założyć tak prywatnie, że Fed się nie przyzna drogą Nowej Zelandii, ale to abstrahując. Natomiast wspomniałeś o CPI, o inflacji CPI i właśnie się zastanawiam, bo można zaobserwować coś takiego jak efekt opóźnienia. To tworzy ryzyko, że aby spowolnić popyt konsumencki i tym samym sprowadzić inflację do celu, Fed będzie podnosić stopy, natomiast odczyt CPI będzie reagować ze wspomnianym opóźnieniem, chociażby uwzględniany ważny dla wyników wspomnianego CPI czynsz dla właścicieli domów ma około 3-miesięczne opóźnienie. I ile według Ciebie zajmuje czasu gospodarce, aby zdyskontować podwyżkę stóp w takim razie? Mniej więcej mówi się o przełożeniu około półrocznym nawet do tego, żeby zobaczyć jaki efekt miały podwyżki stóp procentowych faktycznie na dostosowanie się gospodarki do wyższego kosztu finansowania. Natomiast tutaj też nadal trzeba pamiętać o tym, że nie mówimy tak jak o Polsce, o takim drastycznym wzroście stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to w zasadzie jest powrót stóp procentowych do jakiegoś tam w miarę normalnego poziomu, bo co uznajemy za jakąś normalność? Za normalność uznajemy moment, w którym to inflacja znajduje się w celu, czyli jest w okolicach 2%, czyli ona stymuluje po prostu wydawanie pieniędzy, stymuluje wzrost gospodarczy, bo bez takiej inflacji po prostu gospodarka radziłaby sobie o wiele gorzej, bo też i ludzie nie konsumowaliby nie wydawali go pieniędzy, dlatego deflacja jakby finalnie jest zła dla gospodarki w długim terminie, ale za wysoka inflacja też jest zła, czego mamy teraz przykład. I stopy procentowe, które znajdują się blisko inflacji, czyli powiedzmy realne, zerowe stopy procentowe też są dla gospodarki w długim terminie dobre, bądź też lekko ujemne. Więc tak naprawdę teraz dopiero do tej normalności tymi podwyżkami stóp procentowych docieramy, więc jakby pozostanie stóp procentowych gdzieś finalnie w długim okresie na poziomie 2,5% w Stanach Zjednoczonych, przy inflacji rzędu też 2,5 czy 3% nawet, niech będzie lekko podwyższona poza cel 2%, to jest normalność. Jakby właśnie do niej przechodzimy, bo trzeba powiedzieć, że te ostatnie lata po kryzysie finansowym, one nie były normalne po prostu. To było totalne wypaczenie jakby wcześniej ustalonych zasad, ustalonych praw. I kończąc temat stricte inflacji, to przejdźmy do wykresów, które chciałeś pokazać. Pierwsza grafika, która pokazuje potencjalny pivot w oczekiwaniach co do inflacji. Druga, że nadzieję na spadek inflacji można upatrywać w załamaniu cen w Chinach. I czy wysyłając te grafiki chciałeś nam powiedzieć, że to oznacza realne szanse na jakiś scenariusz deflacyjny szybciej niż tego można by się było spodziewać? No właśnie, tutaj jakby tych czynników powiedzmy wpływających na przyspieszenie spadku inflacji może być więcej. Dodatkowo tworzą się dosyć spore efekty bazy, to akurat w Europie dotyczące surowców energetycznych. No, myślę, że mało kto zakłada, że takie tempo wzrostu cen, czy to energii elektrycznej, czy to gazu, zostanie utrzymane na kolejne lata, więc prędzej czy później ten efekt bazy on się zbuduje. I później może dojść do sytuacji podobnej jak na rynku zbóż, gdzie też przecież w pierwszej reakcji były potężne wzrosty, a później spadek rzędu na przykład 40%. Więc teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której ceny gazu, ceny energii elektrycznej z czasem, bo na takich poziomach raczej się nie utrzymają, polecą właśnie o dziesiątki procent, bo to nie będzie powrót do poziomów sprzed konfliktu, bo żeby to było, to musiałoby spaść po 90%. Natomiast spadki rzędu 40%, 50% to nadal będzie o wiele wyżej niż było przed wojną, ale rok do roku na przykład baza wtedy byłaby konkretna. Więc te zjawiska deflacyjne, one mogą się nasilać, poziomy cen nie wrócą, ale rok do roku spaść mogą i to sporo. I teraz jakby to można porównać trochę do sytuacji, gdzie w pandemii straszono nas deflacją, gdzie obserwatorzy rynku mówili, jaka deflacja. Inflacją straszyli nas. Znaczy, no, w Polsce straszyli nas deflacją w pandemii. Ja jakby zapamiętałem głównie właśnie te obawy, że przez to, że jest zduszona konsumpcja, przez lockdowny, to ta inflacja później wróci z ogromną siłą. Tak, ale tu właśnie no jakby taka dygresja mała do wypowiedzi w naszym kraju, gdzie przez moment na konferencji jednej prasowej właśnie pojawił się wątek tego, że o jakiej inflacji tu jest mowa, jak tutaj zaraz deflacja będzie. No, także tutaj wydaje się, że jest troszkę inaczej, bo wszyscy mówią o inflacji, o tym, że trzeba coś z nią zrobić i tak dalej, a jakby na razie się nikt nie zastanawia, że to może wpędzić nas z kolei w drugą stronę, bo wszystko jest bardzo mocno rozchwiane i po okresie takiej turborecesji wywołanej COVID-em, potem mieliśmy turboekspansję gospodarczą, teraz mamy jakąś turborecesję nieuważaną za recesję, stagflację, to potem może jeszcze deflacja, skoro mamy już zatoczyć pełny cykl gospodarczy wszystkich zjawisk, jakie tylko mogą się wydarzyć już teraz w sumie w 3 lata, bo to byłby 2023 rok, jeżeli ta baza miałaby się teraz rysować w 2022. Dobrze, to przejdźmy stricte do rynków, ale żeby mówić o przyszłości, to niezbędne jest zrozumienie aktualnej sytuacji. Więc w 2 słowach, główne indeksy odrobiły ponad 50% spadków, natomiast od skali odbicia chyba ważniejsze jest otoczenie, bo to wszystko dzieje się w dość ponurym nastroju gospodarczym i teraz nasi widzowie mają przed oczami zestawienie wykresu smart money z tak zwanym tap money. To jest pejoratywne określenie, ale oznacza po prostu zaangażowanie graczy indywidualnych, które aktualnie znajduje się na względnie bardzo wysokich poziomach. I pytanie do Ciebie. Rynek już raz się przejechał na lekceważeniu opinii ulicy wiosną 2020 roku, licząc na drugą falę spadków przede wszystkim. I czy teraz może być podobnie? Czy jednak różnica polega na tym, że wtedy skutki pandemii zostały przeszacowane, a teraz już nie ma odwrotu, czeka nas głęboka recesja i szybka negacja tego słomianego odbicia? No, wtedy wydaje się, że banki centralne i rządy działały bardzo, powiedzmy tak, intuicyjnie, emocjonalnie nawet, czyli nie dało się tego wszystkiego szacować. Znaczy, wprowadzono wielkie armaty, wielkie działa do ratowania gospodarki, do ratowania miejsc pracy, do ratowania też gospodarstw domowych, ich budżetów, nie mając pojęcia w zasadzie, z czym się mierzymy. Teraz można to łatwiej oszacować, są dane, które można w prosty sposób poprzeliczać i sprawdzić, czy jakie będą na przykład ceny przy takim popycie, przy takiej podaży, co jeżeli podaży nie będzie, to wtedy gdzie się dywersyfikować, w którą stronę iść, jak gdyby jest więcej troszkę szacunków, bo czynniki są takie, powiedzmy, przeliczalne, a nie totalnie niespodziewane. To tak jakby się zacząć zastanawiać z epidemią, co jeśli gdzieś asteroida uderzy, co wtedy robić. No to są takie wydarzenia, powiedzmy, nie do oszacowania w reakcji na nie. Czyli zakładasz, albo raczej nie zakładasz, sugerujesz, że być może korzystniejsze dla gospodarki byłby lockdown à la chiński dla globalnie, bo narzędzia, które zostały wtedy zastosowane przez banki centralne, były przygotowane na ten najgorszy scenariusz. Tak, no i tutaj właśnie ta ekspansywna polityka, jej konsekwencje poniekąd są tutaj też obserwowane obecnie. Natomiast to nie chodzi o to, żeby stwierdzić, że ktoś był winny, bo ciężko jest reagować na coś, gdzie nie ma się pojęcia, jakie to będzie miało skutki. Tutaj nie da się w ten sposób wyciągnąć w sumie wniosków. Natomiast obecna sytuacja jest sytuacją, w której łatwiej poprzeliczać i skalibrować reakcje władz czy reakcje banków centralnych. Na razie jest taka sytuacja, że po prostu firmy sobie jakoś dalej poradzą, gdzie teoretycznie ta pomoc rządowa czy państwowa też mogłaby mieć miejsce w postaci chociażby dopłat czy jakichś subwencji do cen energii elektrycznej czy gazu. Natomiast to jest bardziej założenie, że teraz akurat uda się przetrwać. O ile w pandemii nie wiadomo, co się wydarzy, to teraz jest założenie, że rosną ceny dla przedsiębiorców potężnie, ale im się jakoś uda przetrwać i dopasować się do tych nowych realiów. Natomiast wracając do samych indeksów, co sądzisz o aktualnej sytuacji na S&P i tak dalej? Czy również zwracasz uwagę na to, że jest kolejny raz, to jest to odbicie ulicy, ale tym razem już smart money. Zresztą pokazywałeś chyba też na Twitterze nastawienie funduszy hedgingowych i tutaj jest jasny kierunek obrany na południe. Tak, na ten moment takie hossy w rynkach niedźwiedzia czy też bear market rally miały miejsce, powiedzmy, że też cyklicznie, jeżeli ktoś patrzy na taką powtarzalność schematów z takich wielkich krachów, tak jak ostatni w wielkim kryzysie finansowym, wcześniej w dotcomach, no to takie właśnie bear market rally jak teraz też miały miejsce. Z tym, że tutaj powiedzmy, że takiego wielkiego cofnięcia na indeksach raczej bym też nie zakładał, dlatego że właśnie te czynniki, powiedzmy, są bardziej kalkulowalne, łatwiej kalkulowalne, aniżeli tamte wydarzenia z kryzysu finansowego dla amerykańskiego rynku akcji, oczywiście podkreślając, czy pęknięcia dotcomów, gdzie tutaj gospodarka amerykańska aż tak bardzo tego wszystkiego odczuwać nie powinna jak gospodarka chociażby europejska. Bardziej się zastanawiam, co ten DAX robi tak wysoko, niż czy mamy odbicie na S&P 500. Które finalnie może przejść nawet w jakiś wielki trend horyzontalny po prostu z dużą zmiennością, bo tak przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy albo o jakichś hoście, o wzrostach, albo mówimy o beście, o silnych spadkach, gdzieś tam wykluczając możliwość tego, że rynek może na przykład poruszać się, patrząc przez pryzmat naszego WIG-20, jednak latami w trendzie bocznym, bujając się 20% w górę, 20% w dół, więc może taki scenariusz też szczególnie, że chyba przy tak wysokiej inflacji, to w wartościach nominalnych, nawet przy dużej recesji, możemy się utrzymywać, prawda? Bo przy tak wysokiej inflacji utrzymanie takich samych cen akcji będzie oznaczało realnie wyraźny spadek realnej wartości. A tak, to prawda, wtedy strata wynika z samego poziomu cen. Natomiast już tak wracając też do tego, co budzi nadzieję dla rynku amerykańskiego akcji, no to jest być może łapanie szczytu inflacji, bo jakby tak badania historyczne wskazują, że jeżeli inflacja w Stanach cofała się poniżej 6%, no to udawało się S&P 500 generować dodatnie stopy zwrotu. Dodatkowo, jeżeli mieliśmy wychodzenie krzywej rentowności z tych poziomów ujemnych, to jeszcze rok do roku ten minus się powiększał w Stanach, no bo trzeba przypomnieć, że mieliśmy początkiem zimy, w zasadzie końcówka jesieni, początek zimy, szczyty na indeksach, więc jeżeli tej zimy, tej jesieni jeszcze jakaś, nawet pojawi się 50% czy większa korekta tego obecnego wzrostu, to i tak rok do roku osiągniemy nowe minima w stopie zwrotu z indeksów. I to na przykład mogłoby się pokrywać ze wzrostem już krzywej rentowności w Stanach Zjednoczonych, czyli jakby wyjściem z tych recesyjnych wskazań tego, przez ten rynek. I to z kolei też jak gdyby finalnie, patrząc na historię, no, prowadziło do tego, że już rok do roku indeks robił dodatnie stopy zwrotu. Także to jest taka, powiedzmy, wiara, nadzieja amerykańskiej giełdy. No i buybacki. No, jakby nie buybacki, to pewnie też zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało. Tam EPS-y byłyby o wiele niższe niż są, plus konsensusy też rynkowe, które znajdują się nisko zazwyczaj i no, jakby tradycyjnie większość spółek bije te konsensusy. Także nawet jak jest źle, to nigdy nie jest tak źle, żeby mogło być jeszcze gorzej, bo zawsze można powiedzieć, że jest lepiej niż konsensus. Dobrze, i przechodząc do konkretnych instrumentów i w kontekście nawet chyba tego, co powiedziałeś, ja się zastanawiam nad łamaniem tych utartych korelacji i dlatego też patrzę na potencjalne okazje na japońskim indeksie Nikkei i to jest taki nieoczywisty typ, bo to jest, mimo że to jest indeks dosyć istotnej gospodarki, to gdzieś tam zawsze jest pomijany. I zakładając, że Bank Japonii będzie kontynuować politykę kontroli krzywej dochodowości, tym samym będzie konieczność prawdopodobnie dodruku jena, powinno to też stymulować sam indeks w momencie, kiedy na całym świecie będzie kontynuowania strzępia polityka pieniężna. No i co sądzisz w takim razie o, krótko mówiąc, o longu na Nikkei? No, Nikkei bodajże jest chyba najwyżej od 7 miesięcy, więc jest to jeden z takich najsilniejszych rynków. Teoretycznie w tym momencie, kiedy Bank Japonii nadal też kupuje, czy też jest w posiadaniu ponad 60% chyba bodajże ETF-ów, jednostek wyemitowanych, więc tutaj aktywnie, powiedzmy, jest zaangażowany też w giełdę japońską, to perspektywa przy stałej polityce banku centralnego zerowych stóp procentowych czy nawet ujemnych, kontroli krzywej dochodowości plus już troszeczkę pojawiającej się inflacji w Japonii, no też może powodować, że właśnie nominalnie ceny akcji w Japonii będą nieco wyższe. Tu jeszcze oczywiście kurs jena do tego wszystkiego dochodzi z racji tego, że gospodarka ta jest nastawiona na eksport poniekąd, japońskie firmy są nastawione na eksport, więc też teoretycznie to im może pomagać. Więc no z tej perspektywy jest to taka, powiedzmy, ostatnia gospodarka, która na razie niczego nie zmienia. Czy jakiś spektakularny z tego wzrost może wyjść? To ciężko jest w tym momencie powiedzieć przy tym otoczeniu, natomiast skoro tak dobrze sobie radzi aktualnie indeks, no to nominalnie właśnie może ewentualnie te szczyty gdzieś poprawić tym ostatnim pędem. I kolejny instrument, który chcę wziąć dziś na tapet, to jest złoto. Zacznę nietypowo, bo od strony technicznej to wygląda obiecująco. Mamy wyjście z kanału, zakończoną pięciofalowy ruch spadkowy i jeśli miałby się zrealizować scenariusz wzrostowy, to złoto powinno dyskontować potencjalny wzrost inflacji, którego ty się raczej nie spodziewasz. No i co w takim razie ze złotem? Z tej perspektywy to spojrzałbym też na wykres bodajże od 2015 roku, bo wtedy rozpoczęła się ta bieżąca fala wzrostowa na rynku złota, czy też ten cykl wzrostowy na rynku złota. I faktycznie to, z czym teraz mamy do czynienia, to może być taki koniec no w sumie dwuletniej korekty, bo tak mniej więcej od 2 lat złoto nam w takim trendzie bocznym się porusza. Natomiast bardziej bym to wiązał z słabością ewentualnie dolara bądź spadkiem rentowności amerykańskich obligacji, czyli rosnące złoto bo jest wycenione w dolarach i bo obligacje już nie będą dawały takich ciekawych odsetek, jak dawały do tej pory, czyli po prostu, że złapiemy szczyt w stopach procentowych w tym roku, a w kolejnym roku stopy procentowe będą niższe, w kolejnym jeszcze niższe, a dolar będzie słabszy, bo no, cały czas wydaje się, że jest już zgrany i bardziej patrzymy przez pryzmat tego, że kto miał grać pod zaciśnienie polityki monetarnej przez Fed, to już to zrobił i są inne kraje, które mogą mieć po pierwsze większe dynamiki wzrostu stóp procentowych niż aktualnie Stany Zjednoczone i co więcej, które mogą mieć w przyszłości, i mówimy o tutaj gospodarkach rozwiniętych, które mogą mieć w przyszłości stopy procentowe wyższe niż docelowy poziom stóp w Stanach Zjednoczonych, czyli taki powrót troszeczkę, ale takiego mikroskopijnego carry trade, bądź też gry pod to mikroskopijne carry trade, więc tutaj dolar wtedy mógłby tracić na wartości, tym samym złoto w nim rozliczane mogłoby nieco zyskać przy spadku rentowności obligacji, wtedy tym bardziej. Także to jest chyba jedyny taki scenariusz, w którym faktycznie ten wzrost na złocie wynikający z takiego już 7-8-letniego cyklu mógłby jeszcze postawić taką kropkę nad i. No i na koniec tradycyjnie krypto. Proszę Cię o dwa zdania podsumowania o aktualnej sytuacji. No już tak od długiego czasu, w sumie jeszcze w tej hoście, spoglądam sobie na taki wykres, on się nazywa Miner Capitulation i wydaje się, że on jakby najlepiej pokazuje te cykle, które mają miejsce związane z trudnością wydobycia bitcoina, też z czasem ze spadkiem trudności wydobycia, kiedy górnicy mają problem z wydobyciem, bo na przykład staje się to mało opłacalne i kiedy właśnie zaczynają się troszeczkę poddawać, wysypywać z coinów, prowadząc poniekąd też do całkiem sporych zjazdów cenowych, z czym też teraz mieliśmy do czynienia na rynku krypto, plus oczywiście pogorszenie tego globalnego sentymentu. No i oczywiście zjawisko halvingowe, gdzieś statystycznie wrzesień, październik to są te miesiące, gdzie Bitcoin próbował łapać już jakby grunt pod nogami, pod ewentualnie kolejny cykl halvingowy, gdzie działa typowe prawo popytu i podaży, bo halving to nic innego jak zmniejszenie podaży Bitcoina o połowę, więc teoretycznie przy stałym popycie zmniejszenie podaży może powodować wzrost ceny. Oczywiście tutaj wielki znak zapytania, czy popyt jest stały, czy będzie mniejszy, czy będzie większy niż jak to miało miejsce wcześniej. Żeby popyt był większy, no to po pierwsze więcej kieszeni musi pozostawać, więcej pieniędzy w kieszeniach musi pozostawać ludności na świecie, czyli inflacja musi zacząć spadać, bezrobocie nadal musi być niskie, a z kolei stopy procentowe też mogłyby być wtedy niższe, żeby poprawić sentyment globalnie. Czyli innymi słowy, jeżeli wszystko się poprawi w gospodarce, to i poprawi się rynek krypto i tutaj jeżeli czynniki regulacyjne nie wejdą w grę, tak jak Fed nawet podczas publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia zaczął już wspominać o cyfrowych aktywach, o konieczności regulacji, nadzoru, no to jeżeli tam śruba nie zostanie jakoś bardzo mocno dokręcona, no to zakładam, że poprawa sentymentu i poprawa w ogóle nastrojów w światowej gospodarce, która może przyjść z 2023 rokiem, to również i będzie ten czas, gdy krypto troszkę odżyje. Super, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Mam tak wrażenie, że dzisiejsze spotkanie miało bardziej pozytywny wydźwięk po tych takich dwóch dosyć negatywnych rozmowach. Nie wiem, czy to tylko chyba dyskonto najgorszych miesięcy, które przed nami. Już próbujemy chyba je przeskoczyć mentalnie i być wiosną 23. Chyba tak. Cóż, do usłyszenia za miesiąc i do zobaczenia. Do zobaczenia.